17 września 1939. Pamiętamy. Zabrali im ubranie, pieniądze, drobiazgi. Jeden rewidował, a drugi celował w głowę z rewolweru. Nie chciała opuścić męża. Jemu i adiutantowi kazali iść w lewo. Ona miała iść na prawo, do stodoły. Generałowa Alfreda Olszyna Wilczyńska chciała zostać z mężem. Przecież poszła z nim na front, by dzielić los. Nie pozwolili jej być przy nim. Zdążyła tylko go przytulić i pocałować. Ostatni raz. Padły strzały. Z daleka widziała ciało męża i kapitana Strzemeskiego. Miała nadzieję, że to tylko rany. Przecież będą żyli. Gdy wszystko ucichło, podbiegła bliżej. Widok był przerażający. Generał Józef Olszyna Wilczyński został pochowany koło Grodna. Symboliczna mogiła jest na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. 17 września 1939. Pamiętamy.